Od dzisiaj do 19 lutego mamy dostępne specjalne wydarzenie Aukcje. Polegają one na tym, że codziennie od godziny 10 będziemy mieć specjalną ofertę w sklepie. Dzisiaj jest to Małpi Król za minimum 20 milionów kredytów i właśnie go wam zaprezentuję. Postaram się pomóc odpowiedzi, czy warto. Troszeczkę wam zaspoileruję i polecam zobaczyć odcinek do końca, bo bitwa jest naprawdę świetna. Generalnie czołg Małpi Król, bo tak nazywa się on w plikach gry i tak wszędzie jest pokazywany, to jest tak naprawdę 121B, ale w innym skinie. Mamy tutaj do czynienia z identycznym przypadkiem jak 113 i 113 Opera, WZ5A i WZ5A Qualin, przepraszam za wymowę. Te czołgi kompletnie nie różnią się żadnymi parametrami, tylko mają wbudowany skin do czołgu, no i są w pewnym stopniu unikalne oraz zdobywałem więcej doświadczenia do załogi, zdobywałem też obligacje, ale to każdy 10 tier zdobywa obligacje, więc to nie jest nic specjalnego. No i możemy za darmo przenieść członków załogi bez ponoszenia kary, na przykład z innego, tego samego typu pojazdów tej nacji. Dzisiaj rano od Wargamingu otrzymałem ten czołg na konto swoje prasowe, żeby go przetestować, ale niestety otrzymałem go bez skina, dlatego teraz prezentuję wam kilka screenów, jak ten skin wygląda w rzeczywistości i wy tego skina też będziecie mieć, jeżeli wylicytujecie tego Małpiego Króla. Bardzo szkoda, że tak to wyszło, no bo równie dobrze mogłem zagrać po prostu 121B bez skina i na to samo by wyszło. A i tak się cieszę, że mogłem właśnie nagrać materiał na temat tego pojazdu i miejmy nadzieję, że codziennie właśnie ponagrywam nowe tutaj czołgi dla was. Z praktycznych informacji dopowiem jeszcze, że będziecie mogli sprawdzać na bieżąco ofertę konkurencyjną. I tutaj chcę bardzo podkreślić, że to nie jest średnia, tylko mediana, czyli oferta, która jest w połowie i ile wynosi. Weźcie to koniecznie pod uwagę i nie przepłacajcie, możecie czekać sobie do 22:50, w każdej chwili zmienić waszą ofertę i analizujcie oczywiście, że jesteście zainteresowani. Jakbym miał teraz obstawiać, to nie mam pojęcia, za ile pójdzie ten czołg, ale nie uważam, że jakoś o wiele drożej niż oferta minimalna. Natomiast jeżeli mówimy już o obstawianiu, to krótka przerwa reklamowa. A partnerem dzisiejszego odcinka jest LVBet, legalny polski bookmacher. Wróciła właśnie Liga Mistrzów, a ja lubię sobie puścić kupon podczas oglądania meczu, żeby mieć potem jeszcze większe emocje. Jeżeli zdecydujecie się coś postawić, to nie grajcie jakimiś wielkimi kwotami, tylko właśnie takimi mniejszymi. No i przede wszystkim musicie mieć skończone 18 lat. Pierwsze spotkanie, czyli Borussia z Chelsea. Ja nie będę tutaj bardzo obiektywny, ponieważ przez wiele lat wspierałem Chelsea, byłem kibicem, ale to też stare czasy. Wiem, że Chelsea ostatnio też nie jest w najlepszej sytuacji, nowe transfery i tak dalej, też nie za bardzo to wychodzi po zmianie trenera, ale dam fajny kursik 2.9 zachęcający, wierzę w chłopaków, że tutaj to ugrają z Borussią na wyjeździe, co prawda, ale wierzę, że dadzą radę. Potem mam Brugge z Benficą, tu wydaje mi się, że Benfica to taki pewniaczek, więc wrzucam do mojego kuponu te dwa zdarzenia. Jeszcze mam do dodania jeden świetny meczek w Lidze Europy. Barcelona z United. U siebie Barcelona. United ostatnimi czasy też gra całkiem dobrze. I ja tutaj typuję, że obie drużyny strzelą gola z kursem 1,65. To jest mój kupon. Wrzucam tutaj no, 20 zł. Potencjalna wygrana 163 zł, jeżeli mi to wszystko wejdzie. Trzymajcie kciuki, postawiam swój zakład. Mój specjalny link znajdziecie w komentarzu czy w opisie. Pamiętajcie, że musicie mieć skończone 18 lat i grajcie odpowiedzialnie. No dobra, wracamy do bitwy i przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy, ponieważ zwykłe 121B jest po prostu dostępne na co dzień w sklepie za obligacje. Za 15 tysięcy obligacji możemy go kupić. I uważam, że jeżeli na koncie mamy bardzo dużo kredytów, a właśnie oszczędzamy obligacje na przykład na Chieftaina albo chcemy zostawić na coś lepszego, nie wydajemy tych obligacji i mimo wszystko to nie jest aż tak zła oferta. Wiadomo, 1/10 tier kosztuje tam delikatnie ponad 6 milionów kredytów, czyli w tej cenie możemy mieć ponad 0,3 tiery. Jednak 121B jest według mnie na tyle świetnym medem, że warto posiadać go w swoim garażu. Oczywiście mówię tutaj tylko i wyłącznie dla osób, które posiadają bardzo dużo kredytów na swoim koncie, albo mają wszystko w grze tak naprawdę i są typowymi kolekcjonerami, trochę takimi jak ja. Ja będę licytować ten pojazd ze względu na to, że po prostu ten skin mi się podoba i mam dużo zasobów na koncie, nie wiem co za bardzo z nimi robić, dlatego spróbuję zdobyć tego Małpiego Króla. Ogólnie jest to raczej nieopłacalne, no chyba że jak już mówiłem wcześniej, wolicie zamiast obligacji wydawać kredyty i macie ich dużo na koncie, ale też powinniście oczywiście pamiętać o tym, że to jest dopiero pierwszy dzień aukcji i pierwsza oferta. Jeszcze minimum 4 aukcje pojawią się na naszym serwerze, no i też mogą wam się te kredyty właśnie przydać, więc może warto zachować je na jakieś lepsze oferty, na jakieś lepsze czołgi premium, ponieważ z nieoficjalnej informacji wiemy, że jutro otrzymamy najprawdopodobniej Marsa. Był Lion, teraz będzie Mars Batonik, a tak poważnie Mars to tak naprawdę Progetto, ale w innym skinie, dosyć specyficzne. Bardzo dziwnie to wygląda, ale zobaczymy jak to będzie się prezentować w grze. Jeżeli chcielibyście się jeszcze wcześniej dowiadywać na temat tego wszystkiego, to bardzo wam polecam mój serwer na Discordzie. Jest kanał Liki Przecieki, tam Toxic Bot bardzo często postuje jakieś nowości, bardzo przydatne informacje, które najczęściej się też sprawdzają.
Teraz może przejdziemy do omówienia tego pojazdu. W dużym skrócie, ja go bardzo polecam, cenię w sobie to, że możemy im bezproblemowo sobie snajpić i możemy grać agresywnie, wykorzystywać nasz pancerz na wieży, który jest bardzo dobry, mamy małe włazy, dobry kamuflaż, świetne uszkodzenia na minutę. Minusem może być troszeczkę depresja działa, która momentami jest uciążliwa, ale mi jakoś to nie sprawiało problemu, cały czas jak gram tym czołgiem, to potrafię zagrać wspaniałe bitwy i z mega przyjemnością właśnie też mi się nagrywało dzisiejszy odcinek. Nie chcę jakoś cały czas się powtarzać, bo w poniedziałek nagrywałem odcinek, gdzie scharakteryzowałem wszystkie czołgi za kampanię i tam właśnie też jest 121B, dlatego po więcej informacji odsyłam was do tamtego odcinka, a my skupimy się może już na omówieniu tej bitewki, bo też tu jest ona bardzo interesująca. Jestem na standardowej pozycji, zaświeciłem jak pancera, przeładuję się na pociski hit, świetna penetracja 350, też 121B, to jest fajna kontra na obiekty 279 early na klonówkach momentami. Oddałem drugi strzał słabiej, trzeci strzał już mi siadł. No i tu miałem trochę pecha. Cały czas zauważcie, że celuję w taki sposób, żeby mieć krzaki przede mną, tak żeby te inne czołgi nie mogły mnie zaświecić. Dopiero jak Manticora się oddaliła poza mój zasięg rysowania, to wtedy oddałem strzał do jakpancera. Wjechało 121B w naszego obiekta 907. Chciałem mu pomóc, ale ten obiekt 907 świetnie sobie to rozegrał. Wrzuciłem się na pociski APCR, no bo na większą odległość do Manticory lepiej będzie strzelić tych APCR-ów. Akurat on się schował tą Manticorą, ma jeden punkt wytrzymałości, ale mój obiekt 907 rozegrał to wręcz fenomenalnie. Na nasze nieszczęście obiekt 907 padł właśnie od artylerii. Jesteśmy w sytuacji 2-4 i ja decyduję się podjechać agresywnie linią krzaków. Wiem, że 121B jest po drugiej stronie mapy, więc tu może być osamotniony joch, albo dorwę właśnie też artylerię, która rozwaliła naszą 907. Widziałem, że z tamtej strony jedzie, więc decyduję się, żeby podjechać bardzo agresywnie. Zobaczcie, że mój baczas stracił punkty wytrzymałości, więc ktoś go musiał zaświecić i ktoś musiał oddać do niego strzał. Spodziewałem się, że ten joch będzie na wprost mnie, jednak nie zauważyłem go, ale jeżeli nasz baczas stracił hapeki, no to on musi być w jakichś krzakach gdzieś defensywnie właśnie na linii A. Zobaczcie, podjeżdżając pomiędzy krzakami znalazłem lukę, zaświeciłem tego jocha, to jest czołg ciężki, on nie ma takiego świetnego kamuflażu, żeby tutaj pozostać bez spota. Używam właśnie też tych krzaków, żeby nie zostać wykrytym. Oddaję strzał w dolną płytę, ładnie to wchodzi, baczat też mi pomaga. Ale niestety baczat cały czas był zaświecony najprawdopodobniej, albo nie korzystał z krzaków i go 121B dokończyło. Ja nadal korzystam z tych krzaków, to jest największy, że tak powiem, legalny cheat, jakkolwiek to zabrzmi, czyli strzelanie do czołgu, który nas nie widzi. I czekałem na moment, kiedy oddam pewny strzał do tego jocha i od razu do niego wjeżdżam, ponieważ wiem, że 121 najprawdopodobniej jest gdzieś na środku, dlatego ja nie stałem w miejscu, tylko chciałem zrobić te kilka kroków, kilka ruchów do przodu, żeby schować się o 121B i być w tym lesie, no bo tu jestem bezpieczny, tu mam mnóstwo krzaków, mogę w każdej chwili się schować. No i jestem ogłuszony do artylerii, wiem, że ta artyleria jest na pewno po drugiej części mapy. Czasu nie ma jakoś bardzo dużo, bo 3 minuty na liczniku, a trzeba jeszcze rozwalić 3 czołgi. Była sytuacja 1-4, teraz jest 1-3. Teraz zdecydowałem się, że podjadę, korzystając znowu z linii krzaków i zobaczę, co się dzieje na środku, czy może gdzieś mi się nie pokaże ten 121B. No i się pokazał, dostał on spota. On nie wie skąd on dostał spota, spodziewa się, że ja jestem nadal na tej pozycji. On musi grać z artyleriami i zobaczcie też sprytnie, korzystając z tego, że mogłem do niego strzelić od boku. Dałem mu pestkę, on nawet nadal nie ogarnął, gdzie ja jestem, dopiero teraz. Ja już go dokończyłem i zjeżdżam w dół. Taki miałem plan, żeby schować się do artylerii. Wiedziałem, że mogę ewentualnie przyjąć 2 strzały od tego 121B i nawet i strzała, bo 2 strzały od artylerii, to nie będzie problem. No i teraz decyzja, że robimy, moi drodzy, medal Fadina, czyli zabijamy ostatni czołg ostatnim pociskiem, dlatego chcę wystrzelać się z wszystkiego, co mam, żeby dobić do kolejnego medalu. Jednak sytuacja nie jest taka łatwa, no bo mamy 2 minuty do końca, więc znalazłem pierwszą artylerię, przejeżdżając za te tory. Strzeliła ona do mnie za 318. Wiem, że ta arta batczatynka najprawdopodobniej ładuje. Dobiję sobie na spokojnie te 261. Strzelając cały czas i kontrolując to, co się dzieje, zauważcie, że ja cały czas jadę właśnie do przodu po to, żeby odciąć drogę ucieczki tej arcie, bo nie chciałem, żeby ta arta mi uciekła przykładowo na drugą stronę mapy, czy gdzieś bym jej nie znalazł. I chciałem wam to zobrazować, ponieważ jest to drobny szczegół, ale moim zdaniem warty uwagi. Poruszając się według strzałki, chciałem osiągnąć taki cel, żeby ta arta była domknięta w tym zielonym kwadraciku i ewentualne próby ucieczki będą przeze mnie świecone. Tak się idealnie wydarzyło, no i szukamy tej artylerii, która daleko uciec nie może, a wręcz spróbowała mnie teraz oszukać i zmienić swoją pozycję i wrócić się do mnie, ale ja nie dałem się na to nabrać i cały czas chcę wystrzelać jeszcze te 5 pocisków. No i przed wami decydujący strzał. Nie ukrywam, że troszeczkę inaczej sobie to wyobrażałem, że podjadę na blisko i oddam pewniaka, a tu musiałem trochę przesnajpić, ale udało się. No mega bym się wkurzył, gdyby to mi nie siadło, bo też czasu nie było tak dużo. No i przed wami skryny końcowe, oznaka mistrzowska musiała tutaj wpaść. Medal Paskuciego, Fadina, specjalista, duży kaliber, 7200 uszkodzeń,
Więc rewelacja, wynik drużynowy, jestem na pierwszym miejscu. 7 fragów też miałem, prawie 8. Batchat też muszę pochwalić, mimo wszystko zagrał dobrze. Obyg 97 również wspaniale. I na sam koniec jeszcze tylko jedna taka wskazówka i informacja. 121B możemy jak najbardziej się fajnie pokontować. Przyjąć te pestki za 0 na gąski. I kolejnym minusem jest to, że dosyć często pada magazyn amunicyjny w tym czołgu. I to też momentami drażni. To była taka moja prezentacja tego małpiego króla. Mam nadzieję, że wam się podobała i zostawicie łapeczkę w górę. I koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście wcześniej. Mega mnie to motywuje do dalszej pracy. Dziękuję wszystkim wspierającym, oglądającym. To elo.